Ale to jest logiczne, że każdy człowiek jest inny i gdyby był taki sam, to by było nudno. To dobrze. Myślę, że niektórzy z nich to jeszcze nie pokazali wszystkiego, co potrafią, że jeszcze się rozpędzają. Dobrze, moja ty protochylna konkubino, że to zauważyłaś. Po skoku treningowym znowu coś w kolanie odczuł lekki ból, w związku z tym już jest w tej chwili pod opieką lekarza i fizjoterapeuty, ale nie wygląda to groźnie, natomiast prosił, żeby przeprosić, że niestety nie może uczestniczyć. Ból kolana towarzyszy skoczkowi od kwalifikacji w Lillehammer. Jednak dzisiaj podczas konferencji prasowej Kamil Stoch zapewnił, że po urazu jest gotowy uczestniczyć w konkursie w Wiśle. Dzisiaj nie musiał skakać w kwalifikacjach, ponieważ podobnie jak Maciej Kot i Piotr Żyła zajmuje miejsce w czołowej dziesiątce Pucharu Świata i ma zapewniony udział w pierwszej serii sobotniego konkursu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. No. Jest 22:33. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Rosja wzmocni obronę powietrzną na granicach z państwami NATO, w tym z Polską, poinformował rzecznik Zachodniego Okręgu Wojskowego pułkownik Igor Mikunow. Chodzi o 4 dywizjony systemów rakietowych S-400 Triumf. Tego typu rakiety oznaczone w kodzie NATO jako SA-10C mogą przechwytywać samoloty i pociski manewrujące w odległości co najmniej 400 km. Systemy rakietowe S-400 Triumf trafią na wyposażenie wojsk Zachodniego Okręgu Wojskowego jeszcze w tym roku. Na razie nie podano do publicznej wiadomości, w których regionach zostaną rozmieszczone nowe dywizjony, ale wiadomo, że w skład Okręgu Zachodniego wchodzi m.in. obwód kaliningradzki graniczący z Polską. W ostatnich miesiącach ubiegłego roku do Kaliningradu trafiły systemy rakietowe Iskander, o których wiadomo, że są zdolne do przenoszenia głowic jądrowych, oraz systemy Bastion, mogące niszczyć cele nawodne i powietrzne na odległość do 300 km. Eksperci podkreślają, że dzięki takiemu wyposażeniu rosyjska armia może kontrolować cele w Polsce i innych krajach bałtyckich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prowokacja i akt wymierzony w dobro sąsiedzkie stosunki. Tak incydent w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim ocenia ukraiński resort dyplomacji. Na początku tygodnia zdewastowano pomnik polskich ofiar pacyfikacji dokonanej w czasie II wojny światowej przez UPA i SS Galicjan. Śledztwo w tej sprawie trwa. Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mariana Beca podkreśla, że resort zwrócił się do organów śledczych o szybkie wyjaśnienie sprawy i ukaranie winnych. Mariana Beca dodaje, że wiele wskazuje na to, iż zniszczenie pomnika polskich ofiar inspirowane było z zewnątrz. Rozpatrujemy ten akt jako prowokację zarówno wobec Ukraińców, jak i Polaków. Wpisuje się ona w szereg podobnych prowokacyjnych działań, które miały miejsce na Ukrainie w stosunku do polskich pomników, ale i ukraińskich pomników na terytorium Polski. To absolutnie niedopuszczalne akty wandalizmu. Nie wykluczamy, że są one inspirowane przez stronę trzecią. Ukraiński MSZ jest przekonany, że incydent nie wpłynie na strategiczne stosunki między Polską i Ukrainą. Pomnik w Hucie Pieniackiej najprawdopodobniej został zniszczony za pomocą materiału wybuchowego. Lokalne władze w Lwowie obiecały, że ma być on zrekonstruowany do 28 lutego, czyli do kolejnej rocznicy mordu. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Grupa ekspertów i polityków zaproponowała reformę unijnego budżetu, która może okazać się niekorzystna dla Polski. Plany przedstawił w Parlamencie Europejskim były premier Włoch i były komisarz Mario Monti, który kieruje grupą. Chce on zmniejszyć zależność unijnego budżetu od składek krajów członkowskich i położyć nacisk na zasoby własne. Mario Monti przekonuje, że zreformowanie struktury unijnego budżetu jest konieczne, by uniknąć kłótni w przyszłości między krajami o wysokość składek do wspólnej kasy. Od pewnego czasu bowiem państwa chcą wpłacać jak najmniej. Nikt nie może nam zarzucić, że reforma pozostanie w sferze marzeń, bo to bardzo pragmatyczne podejście do unijnego budżetu. Ta sprawa jest oczywiście delikatna i zapewne zostanie przyjęta w niektórych krajach sceptycznie. Te plany są na przykład niekorzystne dla Polski, która jest obecnie największym beneficjentem polityki spójności, a tymczasem grupa ekspercka chce ją ograniczyć, podobnie jak politykę rolną, i proponuje nowy system dochodów własnych. Składki krajów członkowskich miałyby być zastąpione nowym unijnym podatkiem. Mowa jest m.in. o podatku od transakcji finansowych, podatku dochodowym dla dużych firm, czy o podatku od CO2. Beata Płomecka, Polskie Radio. Raport grupy Montiego ma być wzięty pod uwagę przez Komisję Europejską, która w tym roku przygotuje do negocjacji projekt nowego budżetu po 2020 roku.
Holenderski parlament powołał zespół ekspertów. To więc ta karuzela, co stoi w centrum, tam jest też, reklamuje się firma Play. I po prostu nie wiem po co, bo firma Play mówią, że jest oszustystyczna, która nie jest, ale to Żydzi chcieli Polską, więc tutaj zawładnąć. I ten kurczaczek mówi, dlaczego karuzela, jak jest minus 15 stopni mrozu? Dziennikarzom stacji udało się włamać do kont różnych polityków za pomocą haseł, które wcześniej wyciekło do internetu. Na Twitterze lidera partii fundamentalistów protestanckich Kessa van der Staya dziennikarze zostawili wiadomość. No właśnie, o to chodzi, a poza tym jest zimno, wiatr wieje. Telewizja tłumaczy, że włamała się do kont posłów, bo bezpieczeństwo internetowe to teraz ważny i aktualny temat. Przewodnicząca parlamentu zapowiedziała specjalne szkolenie dla polityków z ekspertami od cyberbezpieczeństwa. Szczególnie, że w odtajnionym raporcie wywiadu USA napisano, że podczas wyborczej kampanii prezydenckiej rosyjski wywiad przeprowadził... I to na 15 szykują na tego Owsiaka, którego nie lubi ani ksiądz Rydzyk, ani nikt. Ja tam dzisiaj weszłam, a i tego, i tam trzeba było bokiem wyjść i tak dalej, bo ludzie tam czasem jakieś wejście było, ludzie jak weszli, to nie wiedzieli, gdzie są. A to dzisiaj jest który? 13. No to więc to jest pojutrze. I o 20 będą fajerwerki, możesz przyjść. Chaos, jaki panuje w szpitalach podczas trwającej tam epidemii grypy. Twierdzą, że winę za to, co się dzieje, ponosi lokalna administracja. Na brak personelu i przepełnione szpitale narzeka też hiszpański związek zawodowy pielęgniarek. Także widzisz, będzie dobrze, jak o 20 się pojedzie, fajerwerki się nagra, ale to wiesz, to też jest, proszę ciebie, pełno chemii. I teraz tak, linia Mysia niby wygrała i tak dalej rządzi, ale zobacz, ile na poboczach tego diabelstwa jest, bo pewne miasta pozbyły się fajerwerków w ogóle nawet na Sylwestra, a tutaj nie dość, że na Sylwestra, to jeszcze i na 15 tego stycznia. Zaskarżyli do sądów, zaapelowali do społeczeństwa, by na pogotowie zgłaszali się tylko poważni chorzy. Kiedy mamy katar, początki grypy, zgłośmy się najpierw do przychodni, niech tam dokonają pierwszej oceny naszego stanu zdrowia. Także taka straszna głupota, muszę ci powiedzieć. Doktor Katalina Lorenzo, tej Warszawy. Taka straszna głupota i po prostu te mohery wcale w nic nie wierzą, tylko lubią tak bawić się, pić, plać, plotkować, gadać. Nie ma standardów ludzkiego abstynia, w sensie psychologii, że wybaczanie, cierpliwość. No tego typu takie rzeczy biblijne, wiesz, co by się każdemu przydały. Nie ma tego. Na początku nowego roku podziękował im za niepozbawioną ryzyka służbę. Franciszek zapewnił powierzchownie, tak, tak. Orange, kolor pomarańczowy. Ja ci coś powiem, na przykład firma Orange. Jak ja przeprowadziłam się, na przykład zarejestrowałam w Orange, no dobrze, wygrałam 1000 zł. I sobie podzwoniłam rzeczywiście na tym telefonie, ale no to nie można więcej jak normalnie, tak dzwonił i korzystał. I tak dalej, ale potem tego jeepa, żeby wygrać tego jeepa. I teraz tak, każdy SMS, jak ty odpowiadałaś jakimś hasłem, słowem krótkim, to 3,60 tam ileś kosztował, prawie 4 zł. No to więc ja, dlatego, bo wiem, że tam jeszcze na tym koncie jest, no to wysyłam SMS za SMS-em. Oczywiście, że nie wygrasz, bo to nigdy nie wiadomo, czy to w ogóle jest oryginalna firma Orange. No, no. Ale pewnie jest oryginalna firma Orange, tym gorzej dla nich. Czyli, że firma Orange jest tak samo dobra, jak i zła. Czyli tak samo mądra, jak i głupia. A tu jeszcze w XX wieku, bo mamy już XXI wiek, było takie hasło z firmą Orange, jak bez firmy Orange. Czyli z tobą, jak bez ciebie. No na to wychodzi. Ja szybciutko wydałam jeszcze 1000 zł, a potem jeszcze dali SMS-a, że szybko, abym doładowała 800 zł, żebym miała na następne granie. Ale to jest tak ewidentnie głupie, że ludzie mogą się nawet i denerwować, ale słusznie, tak jak Jezus Chrystus handlarzom w świątyni Jahwe powywracał stoły, gdzie sprzedawali, kupowali, podawali, zabierali, bo to było obrzydliwe, żeby taki żebrako dziad, który narozrabiał, potem się śmiał w głos, że ciebie nabrał, narozrabiał w tym sensie, że ciebie nabrał. Mówiąc tam z prędkością dochodzącą do 160 km na godzinę. We wschodniej części kraju w kilku departamentach prowadzono stan alarmowy spowodowany.